Jeżeli tylko mowa o najinteligentniejszych przestępcach w Polsce, to do głowy zawsze przychodzi mi on, Joachim Knychała, czyli wampir z Bytomia. Po więcej tajemniczych historii zaobserwuj Kryminatorium. Większość polskich seryjniaków nie grzeszyła rozumem. Byli to prości mężczyźni bez wykształcenia i specjalnych zainteresowań. Nie planowali swoich ataków, działali instynktownie. Z Achimem było inaczej. Był oczytany, od dziecka lubił książki. Przygotowując się do ataków, analizował rozkład miasta i planował trasę ucieczki. Wiedział, że w pobliżu miejsc ataków powinien unikać transportu miejskiego, ponieważ milicja zazwyczaj od takich miejsc rozpoczynała zbieranie informacji. Wiedział, że musiał mieć dobre alibi. Uczył się od swojego poprzednika. W roli obserwatora uczestniczył w głośnym procesie domniemanego wampira z Zagłębia. Na sali sądowej poznał tajniki śledztwa, które później wykorzystywał w swojej przestępczej działalności. W końcu został złapany, ale mimo wszystko